Politycy dają bana na pewne sprawy, na pewne potrzeby. Mnie teraz interesuje, czy w telewizji jest coś takiego jak ban na pewne osoby. Znasz takie zjawisko? Nie. Chodzi ci o Dodę? Już do tego zmierzasz? Tak, ale to nie... idź prostą drogą. Ale to będzie drugie pytanie. Nie, nie mamy bana na żadne osoby. Co więcej, nie wiem, czy zwróciłeś, zaraz opowiem o Dodzie, natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, my jako jedyna telewizja zapraszamy kolegów z innych telewizji, nas już nie zapraszają. To prawda. Do nas przychodził i przychodzi, teraz już może mniej, ale Krzysztof Ibisz bez żadnego problemu, czy koledzy z inni z Polsatu, czy z jeszcze te osoby występujące w telewizji publicznej, nie było u nas tego problemu. U nas nie ma żadnego bana, poza może banem naszym wewnętrznym, mówię tu o sobie i o Marcinie, my na przykład wtedy, kiedy politycy przychodzili do nas, niektórych polityków ze względu na głoszone treści nie chcieliśmy gościć. Mhm. Bo uważam, że dawać komuś forum, kto głosi nienawiść na przykład, no to jest błąd dziennikarski. Tak. Jeśli chodzi o Dodę, Dodę będzie naszym gościem, więc nie ma żadnego bana i żadnych zapisów, żeby ją wymiksować. Mam nadzieję, że trafi do naszego wydania. Ja na Dorotę czekam z podobno 5 marca chyba, czy 3, już można sprawdzić grafiku. Nie wiem, jak mamy dyżur, ale mam nadzieję, że Dorota trafi do nas. Ja lubię Dorotę i lubię Dodę i bardzo lubię z nią rozmawiać, bo uważam, że jest bardzo kolorową osobą, więc u nas na Dodę, u nas, czyli u mnie i u Marcina, bana nie ma. Ja miałem o Dodę akurat nie pytać, nie było jej ani na tej karce, ani w mojej głowie, ale wiesz, co się wydarzyło. Akurat jak wychodziłeś ze studia, to na waszym Insta Stories pojawiło się ogromne zaproszenie z oznaczeniem Dody, że przecież my cię zapraszamy, wiemy, kiedy masz premierę singla i wpadaj śmiało. Ona teraz właśnie dodała taką ankietę, powinna iść po tych 10 latach, jak zapraszają, czy nie? Jeśli zapraszamy, ma nowego singla, tak jak wielu wykonawców, powinna się u nas pojawić. My nie mamy naprawdę żadnych oporów, żeby Dodę zaprosić. My lubimy wszystkich swoich gości, więc czekamy na nią z utęsknieniem i czekam na Dorotę po prostu, że przyjdzie i rozwali system, co mnie bardzo cieszy.